Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak upiec bardzo proste i pyszne ciasto ze śliwkami. Ze śliwek usuwam pestki. Na foremkę o wymiarach 24 x 34 cm potrzebuję około 600 g śliwek. Następnie przygotuję kruszonkę. Na blat wysypuję około 8 łyżek mąki pszennej, 5 łyżek cukru i 5 łyżek masła o temperaturze pokojowej. Składniki łączę ze sobą, tak żeby powstały grudki. Kruszonka jest gotowa. Teraz przygotuję ciasto. Do 3 szklanek mąki pszennej dodaję łyżeczkę sody i 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Następnie do miski przekładam 4 jajka, pół szklanki oleju użyłam rzepakowego, 2 łyżeczki cukru waniliowego, szklankę kefiru o temperaturze pokojowej i 3/4 szklanki cukru. Składniki przez chwilę miksuję, tak żeby się połączyły. Następnie dodaję mąkę z proszkiem i sodą i miksuję do momentu, aż składniki się połączą i ciasto się stanie gładkie i bez grudek. Ciasto jest dość luźne, więc możemy go przygotować nawet łyżką. Gotowe ciasto przekładam do foremki wyłożonej papierem do pieczenia i wyrównuję. Na górę ciasta układam śliwki, opruszam cynamonem, jeżeli nie lubimy cynamonu, możemy go pominąć. Posypuję kruszonką i piekę. Foremkę z ciastem wstawiam do nagrzanego piekarnika do 170 stopni na środkową półkę. Piekarnik mam ustawiony na grzanie góra-dół bez używania termoobiegu. Ciasto będę piekła do suchego patyczka około 40 minut. Długość pieczenia ciasta zależy od piekarnika i od foremki. Upieczone ciasto od razu wyjmuję z piekarnika i foremki i odstawiam do wystudzenia. Proszę, tak wygląda ciasto po upieczeniu. Życzę udanego wypieku i smacznego.